Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i dzisiaj dość nietypowy film, ponieważ rozwiążemy sobie test. Ale to nie byle jaki test, bo test stworzony przez Oddzdarwę. Kto to Oddzdarwa, to na pewno wiecie. Jest to zagraniczny streamer, youtuber Dead by Daylight, chyba najpopularniejsza osoba i persona związana z tą grą. I właśnie Oddzdarwa stworzył test, który ma wybrać dla nas idealnego killera. Także przez ten test sobie dzisiaj przejdziemy i zobaczymy, co w takim razie zaproponuje mi Oddzdarwa i czy pokryje się to gdzieś tam z postaciami, którymi faktycznie grywam. Mamy pytanie pierwsze, ja na bieżąco będę tutaj wam tłumaczyć znaczenie pytań, także let's go. Pierwsze pytanie, czy wolelibyśmy zabójcy, który jest najwyższego poziomu, tak mocny jak tylko możliwe, średniej klasy, dobrze jakby zbalansowany i zaokrąglony, niższy poziom, nieco słabszy niż większość i nie mamy zdania. Myślę, że tutaj ja sobie wybiorę zdecydowanie mid tier. Jakoś ten S tier dla mnie nie przemawia, tym bardziej, że zdaję sobie gdzieś tam sprawę i mam z tyłu głowy, że S tier to jest Blight i Nurse, więc definitywnie mid tier z mojej strony. Wolelibyśmy zabójcę, który gra i czuje się jak zwykły zabójca z przeważnie średnią prędkością ruchu oraz umiejętnościami. Typ zabójcy, z którym dobrze jest się nauczyć podstaw lub zastosować je, jeżeli już się tych podstaw nauczyliśmy. Ma swój własny, niepowtarzalny styl gry, zazwyczaj z inną prędkością ruchu oraz zdolnościami, które wymagają określonych umiejętności nas jako graczy. Typ zabójcy, który nie dzieli mechanik z resztą i musi zostać wyuczony od podstaw. Łączy typowe cechy zabójcy z kilkoma unikalnymi elementami. Typ zabójcy, który jest dostępny, jeżeli znasz podstawy, ale nadal wymaga praktyki do opanowania. No i oczywiście ostatnia odpowiedź, czyli nie mam zdania. Myślę, że zdecydowanie w moim przypadku będzie to odpowiedź numer 3. Wolelibyśmy zabójcę, który jest łatwy dla początkujących do wzięcia oraz nauki. Ma mnóstwo głębi, ale jest bardzo trudny do nauczenia. Nie mam zdania. Myślę, że chyba postawimy na łatwego killera. Pytanie czwarte. Wolelibyśmy zabójcę, który ma pojedynczą mechanikę, w której można się skupić na jej doskonaleniu. Ma w swoim repertuarze wiele umiejętności do wykorzystania oraz nauki. Nie mam zdania. I tutaj myślę, że jestem generalnie troszeczkę rozdarta, bo i to jest dla mnie spoko. Więc chyba pierwszy raz wybiorę, że nie mam zdania. Pytanie piąte. Wolałbyś zabójcę, który ma ogromny pułap umiejętności, a ich opanowanie zajmuje mnóstwo czasu i praktyki. Ma rozsądny pułap umiejętności, złożone, ale nie za skomplikowane. Ma niższy pułap umiejętności i stosunkowo łatwo go opanować. I ostatnie, czyli nie mamy zdania. I myślę, że zdecydowanie tutaj wyważony będzie dla mnie punkt drugi, czyli rozsądny pułap umiejętności, złożone, ale nie zbyt skomplikowane. Pytanie szóste. Wolałbyś killera, który mechanicznie jest wymagający, wymaga precyzyjnego pomiaru czasu i danych wejściowych, polega na doświadczeniu, a nie na szybkim refleksie i perfekcyjnym wykonaniu? Nie mam zdania. A szczerze mówiąc, timingi to nie jest moja najlepsza strona, więc niech będzie odpowiedź numer dwa. Pytanie siódme. Wolałbyś killera, który zawiera dodatki, które są naprawdę potężne lub transformujące w jakiś sposób, wiecie, zmieniające mocno rozgrywkę. Ma dodatki, które tylko nieznacznie zwiększają jego podstawowe umiejętności, nie mam zdania. Wolałabym, żeby ten killer jednak bazowo był w miarę okej, a addony tylko jakby pomagały, więc weźmiemy sobie odpowiedź numer dwa. Pytanie ósme. Jeżeli chodzi o umiejętności, których można się nauczyć, czyli podstawowe perki postaci. Odpowiedź pierwsza. Naprawdę wolałbym zabójcę, który odblokowuje potężne perki. Pytanie ósme. Nie obchodzą mnie podstawowe perki postaci. Zdecydowanie perki są mega spoko, więc odpowiedź numer jeden. Mój ulubiony styl gry to agresywny, wykorzystujący moją moc do kończenia pościgów, używanie kilku umiejętności razem do budowania presji, korzystanie z ukrycia, konfigurowanie pułapek i kontrola obszaru, ataki długodystansowe, nie mam preferencji. I to jest ciężkie pytanie, tak naprawdę z mojej strony, ale wydaje mi się, że spoko połączeniem jest dla mnie właśnie używanie kilku umiejętności, żeby budować presję. Myślę, że wybrałabym to. I kolejne pytanie na nasz drugi ulubiony styl gry. I tutaj mamy dokładnie te same odpowiedzi. I z tymi odpowiedziami myślę, że dam sobie ustawienie pułapek. Chociaż kurczę, ustawienie pułapek i area control to trochę jest takie hagowe.
I tu jest troszkę problem. Może weźmy ataki długodystansowe. Dreszcz, o matko jedyna, naprawdę? Mamy wyniki, moi drodzy. I na pierwszym miejscu wyszedł mi dreszcz, którym ja totalnie nie umiem grać. Może czas się nauczyć, może to jest taki, wiecie, set postaci, którymi warto, żebym pograła trochę więcej i się nauczyła. Mamy tak, mamy Dredża, mamy Koszmar. Koszmara bardzo lubię i lubię bardzo nim grać. Demogorgon, o matko, w ogóle to są killerzy, których ja unikam. Dopiero na miejscu piątym jest Plaga, którą bardzo lubię grać. Na miejscu siódmym, ósmym, tu jest dziewiątym, jest Legion, którym też bardzo lubię grać. Dopiero na 11. miejscu jest Pig! O matko! Postać, którą generalnie od dawna i od początku gry praktycznie, którą od początku momentu, kiedy gram w grę, mainuję. 13, tu mamy 14, 15, 16, 17 Trickster, o matko, okej. Okay. Jakby skupiam się na postaciach, którymi faktycznie gram. Tu jest miejsce 20. Na miejscu 23 Huntress. Ale powiem wam, że ta trójka, tutaj pierwsza, jest dla mnie naprawdę zaskakująca. I o tyle, o ile Dredżem. Może nie. O tyle, o ile Koszmarem w miarę lubię grać, Dredżem jestem w stanie się przemęczyć i nauczyć, to Demogorgon jest dla mnie totalnie do wyjebania. Jakby nie, w ogóle nie ma opcji, więc okej. Okay. Przykuję większą uwagę do Dredża. Może faktycznie będzie to killer dla mnie idealny. Tym bardziej, że jest tu 100 punktów różnicy w ogóle. Także okej. Okay. Jeżeli chcecie sobie też zrobić taki test, to link do niego będzie w opisie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co mieliście jako pierwsza trójka killerów. Jestem mega ciekawa. Także czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijajcie na Discorda, link też w opisie. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć!